Już w niedzielę jubileuszowy 20. Jarmark Kaziukowy. Warto wybrać się w rejon ulicy Patli, bo atrakcji będzie co niemiara. Tradycyjnie uroczysty Kaziuk rozpocznie się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Kazimierza Królewicza. Zaplanowano ją na godzinę 9. Nabożeństwo będzie wyjątkowe, ponieważ udział w nim weźmie suwalski chór Primo pod dyrekcją Ignacego Ołowia. Podczas kolejnych nabożeństw, zaplanowanych na 11.00 i 13.30, w kościele zaśpiewają suwalski Chór Gospel i Chór Seniorów Kanto. Przed placem kościelnym zaraz po 10.00 jarmark Kaziukowy zostanie oficjalnie otwarty przez prezydenta miasta i proboszcza lokalnej parafii księdza Lecha Łubę. Od 10.20 na scenie jarmarku staną zespoły ludowe i kapele z Suwalszczyzny. Wystąpi kapela zespołu pieśni i tańca Suwalszczyzna, szuwarki, bakałasz i inni. Na 10.40 organizatorzy zaplanowali konkurs na najszybsze ubijanie masła metodą tradycyjną. Wiemy, że masła będzie można skosztować. O godzinie 12 na scenę wkroczą przeroślaki. Po nich Małgorzata Makowska z harmonią pedałową i kapela Onegdaj. Podczas jarmarku nie zabraknie również kolorowych straganów pełnych wielkanocnych akcesoriów, smakołyków i rękodzieła.